Witajcie, chciałem Wam dzisiaj pogadać wzmacniacz firmy Randall, model V2 XNM Ninja z sygnaturą Michaela Amota z Arch Enemy. W tej części Wam pokażę, jakie tutaj ma bariery w środku. Wiadomo, łącznik, wyjście na słuchawki, master level, fajna opcja właśnie. Equalizer graficzny. W drugiej części będziemy się tym bawić i słuchali, jak to brzmi. To equalizer parametryczny tymi gałkami. Tutaj mamy przester, gain level i tu jeszcze dodatkowo jest jakby podbicie przesteru, wzmocnienie tego przesteru. Ta opcja się nazywa Ninja, jak widać. A tutaj mamy doklina tego gałka głośności, no i przełącznik kanałów. Tak, ciach. Tu wejście na gitarkę. Ogólnie bardzo ładnie się prezentuje. Srebrna obudowa. Pokażę Wam z tyłu. Można powiedzieć, że wzmacniacz wypaciony. 12 cali głośnik. Celestion Rocket. Tutaj widać. Mamy wejście na jakiś tam P3 za pomocą czynniczy, pętla efektów, no i przełącznik foot switch przełączający między przesterem a czystym kanałem i taka fajna srebrna obudowa, bardzo podniecająca. To tyle, posłuchajcie części drugiej, gdzie będę tam sobie coś napierniczać. Pa, pa.